Dzień dobry, dzisiaj mamy sobota rano, no i na wieczór jadę pryskać, pszczółki zaczynają chodzić, tylko trochę za późno się moje kochane żeście obudziły, bo już nie ma co zapylać, już przekwitło, pszczoły głodne, także myślę, że formatki wrócą puste w tym roku, no niestety, ale nie zabuduję. Przedwczoraj był tutaj duży mróz, znaczy duży, jak dla mnie no to 2 stopnie, tak? Duży i nieduży. Uszkodzeń praktycznie sporadycznie. Na niektórym drzewie więcej, na niektórym mniej. No i chodzimy, obserwujemy, co my tu mamy na tych drzewach. Mamy masę pąka. A najgorsze to jest to, że to się nam nie różnicuje. Mamy teraz taki intensywny okres podziałów komórkowych. No i należałoby podać troszeczkę energii. Energia równa się fosfor. I chcę dzisiaj podać kalfomyt 4 litry na 1500 litrów wody na całego huzara. Do tego chcę dodać Great VG 2 litry na hektar, bo mamy taką sytuację stresową, więc żeby te drzewa odstresować, zastosujemy 2 litry Great VG i do tego kaptan na grzyba. Mamy bardzo silne niedobory fosforu, ponieważ było zimno. W tych temperaturach fosfor jest w ogóle nieprzyswajalny przez rośliny i dlatego trzeba go teraz podać na listnie, żeby odżywić nam te drzewa, żeby podziały komórkowe były jak największe i takie, że jabłka, żeby miały pełne komory nasienne i wtedy to jabłko nam fajnie pobiera wapń, dobrze się przechowuje. No i obserwujemy, czy nam się te zawiązki różnicują, przechodzimy do sadu. Obserwujemy. Widać, że tutaj coś zaczyna się dziać, ale jeszcze to słabo wygląda. Także wszystko się okaże za 2 tygodnie, żeby się nie okazało, że będziemy mieli opad. To co mróz nie dobije, to opadnie, bo po prostu było bardzo słabe zapylenie. Tu jest typowy objaw niedoboru fosforu. Rude liście, poprzebarwiane. To jest to samo, o. Tak wygląda niedobór fosforu. Co do zwójek, co do mszyc, na razie spokój. Ale musimy mieć duszę na ramieniu i w każdym momencie odpowiednio działać. No. Czerwone obwódki, rudawa liście się robią. Troszeczkę mączniaka widać, ale już talius sad, widać, że go pali. Na wieczór koło 18 sobie na spokojnie wyskoczymy. Nie teraz, słońce i bo to nie ma najmniejszego sensu, musi być duża wilgotność, żeby te drzewa mogły to pobrać. Pokażę jeszcze Wam potem przy opryskiwaczu mieszanie. No, następne, niedobór fosforu. I tak to wszystko wygląda. Także troszeczkę energii i myślę, że będzie dobrze. W sadach zadbanych, gdzie poszła pełna gama odżywek, tylko z głową. Z głową to ma być robione. A nie to, co internet nam pokazuje, bo widzę, że niektórzy polecają giberelinę w plus 5 stopniach. No, to nie ma prawa się udać. Trzeba mieć swój rozum i wiedzieć, co w danym momencie drzewo potrzebuje. I tutaj takie umieć to wypośrodkować. No, pszczółki latają, ale już nie ma co za bardzo zbierać, proszę Panią. Bo już wszystko przekwitło. Za późno się Panie obudziły. Teraz to już herbata po obiedzie. Także tego się boję, że jest bardzo słabe zapylenie i może być bardzo, bardzo silny opad. Także jeszcze zadbajmy o te drzewa, troszeczkę im dać energii. No i potem jeszcze będę Wam pokazywał, co dalej. Na razie to, co powiedziałem, spotykamy się przy palecie. Jak zwykle pokażę Wam wszystko. Hej. No i tak, mamy kalfomet. Tak jak po kolei mówiłem, pierwszy lejemy kalfomet 404 litry na 1500 litrów wody. Do tego Great VG. Dodajemy 2 litry na hektar. I możemy jeszcze kaptaniku dosypać. I to wszystko na dzisiaj. Także ja jeszcze mam smarowanie wałka, przesmarować wałki, bo zaraz się dowiem, ile taki homokinetyk kosztuje. Pewnie dużo.
przesmarować, kejsa przesmarować i na wieczór na spokojnie wyskoczyć. Rękawiczki, żeby łapek się nie pobrudzić. No i dobra, lecimy, bo szkoda czasu.